Witam wszystkich przegrańców. Moje życie nie różni się wcale od waszego, ale ja swoje stolejarskie życie próbuję sobie umilać. Mam na imię Romek, mam 28 level. Jak wszyscy z tego forum, nigdy nie miałem dziewczyny. Niedawno moja matka, nie mogąc już dłużej znosić mojego przegrania, załatwiła mi pracę w maku. Pracuję w kuchni, przy przyrządzaniu tych świństw. Co je tak ze smakiem żrecie? Jak już mówiłem, nigdy nie miałem dziewczyny, ale znalazłem na to sposób, na zaspokajanie moich fantazji. Gdy widzę, że jakaś laseczka wchodzi do baru, przysłuchując się co zamawia, staram się jako pierwszy przygotować posiłek, aby trafił prosto do niej. Oczywiście wcześniej przyrządzam danie, obficie polewając ją moją spermą, którą skrzętnie wydobywam w nocy, podczas nocnych sesji JPG. Jak widzicie, może jestem przegrany, ale nie każdy może się pochwalić, że jego sperma ląduje w żołądkach tylu laseczek. Nie wiem jak wy, ale mnie bardzo podnieca widok, jak nic nie wiedząca dziewczyna delektuje się moim nasieniem. Czasami jak jest nocna zmiana, a ja jako jedyny jestem za kuchnią, uwielbiam patrzeć się na nią z szczerym uśmiechem, waląc sobie radośnie. Niestety muszę już kończyć, bo czeka na mnie nocna zmiana. Słoiczek już napełniony, więc idę do pracy. Cześć, to znowu ja. Właśnie siedzę sobie w pokoju szefa i mam okazję pobuszować po jego kąpie. Dzisiaj ruch raczej niewielki, więc słoiczek się raczej nie przyda. No cóż, niecodziennie świeci słońce. Nieważne. Jako, że moje stosunki pracy z szefem nie są zbyt dobre, wszyscy pracownicy mają koło 18 lat, więc szef uważa mnie za prawdziwego przegrańca, wielokrotnie mnie upokarzając przed kadrą. Postanowiłem odpłacić cwaniaczkowi za moje niedole. Właśnie się włamałem do szafeczki z alkoholami. Już wiem, co ten gnój robi z naszymi premiami. Za nadgodziny, które od 3 miesięcy obiecuję wypłacić. Znalazłem jakiś napoczęty likier o mętnym kolorze i wlałem tam całą zawartość słoiczka. Trochę czuję się jak gej, wiedząc, że będzie pił moją spermę, ale żądza zemsty na nim jest większa. A tak naprawdę to jest chyba jedyne wyjście, żeby mu odpłacić. No nic, kończę, bo widzę, że ruch się wzmaga. Słoiczka już nie mam, to przynajmniej naszczam do frytek. Wiodę sobie mój żywot od dnia do dnia, ale dzisiaj miałem duże pole do popisu. Do mojego baru weszło stado zakonnic. Pewnie jakąś pielgrzymkę miały albo coś w tym stylu i zamówiły. Tak, tak, dobrze wiecie co. Były bardzo spragnione. I wszystkie zamówiły szejki. Jak grzecznie odpowiedziałem, że na takie zamówienie trzeba poczekać. Moje lędźwia przecież mają jakieś granice produkcji. No ale wszystko się udało. I po 20 minutach zakonnice mogły się delektować każdą kroplą mojej mikstury, chwaląc dar w postaci kojącego nektaru. Odeszły dalej w swoją trudną i żmudną drogę. Życie czasem potrafi być sprawiedliwe. Będąc jeszcze we wczesnej podstawówce, zadłużyłem się w pewnej dziewczynie. Pierwsza prawdziwa miłość. Niestety mój wygląd zewnętrzny raczej laski odstraszał, więc wiadomo, jak się skończyło zagadanie do niej. Wyśmiała mnie przed całą klasą, przez co miałem przejebane do końca mojej edukacji. Do liceum już nie poszedłem, bo się nigdzie nie dostałem. Ale dzisiaj nadszedł dzień, na który się czeka całe życie. Do McDonalda, gdzie pracuję, weszła owa dziewczyna. Widać, kobieta z klasą, nie daje dupy jakimś VIP-om. Mnie oczywiście nawet nie poznała. Tak naprawdę nawet na mnie nie patrzyła, bo w stroju służbowym maka muszę wyglądać naprawdę żałośnie. Namówiłem były obiekt mych westchnień, aby zamówiła specjalność szefa kuchni. Tak, tak, z ekstra sosem. Nalałem do jej hamburgera całą zawartość spermy, jaką mi się udało wcześniej w nocy wydobyć. I delektowałem się jej każdym kęsem, wyobrażając sobie, że robi mi loda. Jej chyba też smakowało, bo jej uśmiechnięta i zadowolona na twarz po prostu emanowała rozkoszą. I tak oto przeleciałem mój obiekt westchnień. Dzisiaj szef przedstawił nam nowego pracownika. Koleś jest w moim wieku. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest przegrany, tak samo jak ja. Już na początku młodsi pracownicy napluli na niego i kazali spierdalać. Widać było, że jest już przyzwyczajony do wyzwisk, ponieważ potulnie odszedł do swoich zajęć. Trochę mi się go szkoda zrobiło, więc postanowiłem mu podać pomocną dłoń. Okazało się, że ma na imię Krzysiek i jest równie przegrany co ja. Zastanawiam się teraz, czy moja matka kiedyś się nie skurwiła, nie wyjebała tak brzydkiego dziecka. Ułomne dziecko pewnie już było nie do zniesienia. Ja się też cieszyłem z nowej znajomości, ponieważ oszczerstwa reszty podzieliły się teraz na mnie i Krzyśka, przez co trochę zelżały. Od razu więc postanowiłem, że wniosę w jego życie trochę promyczka słońca i wtajemniczyłem go. Mój sekret ze słoiczkiem. Na początku miał pewne obawy, ale chyba mu się spodobało, bo zaraz poszedł do kibla i wyszedł z niego z pełnym słoiczkiem spermy, który potem skrzetnie wlał do hamburgera pewnej eleganckiej pani. Tak oto teraz. Niestety musimy dzielić się laskami, ale jego obecność jakoś mnie uspokaja, ponieważ jest równie przegranym stulejarzem co ja, przez co trochę łatwiej mi się żyje. Witam was kolejny raz, moi mili. Mój żywot od pojawienia się Krzyśka w pracy znacznie się poprawił, o ile to można nazwać poprawą, ale obelgi podają już na mnie rzadziej. Wiedziemy sobie spokojny żywot, dodając potajemnie do jedzenia nasz sekretny składnik. Dzielimy się laskami sprawiedliwie, chociaż występują czasem małe sprzeczki, ale potrafimy się dogadać. Dzisiaj właśnie wybuchła największa sprzeczka o laskę w naszej historii wspólnej pracy. Weszła naprawdę bombowa dziewczyna do baru i spodobała się nam obu. Trochę się pokłóciliśmy, kto ją ma obsłużyć, ale ja przytomnie zaproponowałem seks zbiorowy. Obydwoje dodaliśmy do jedzenia spermę i w zaciekawieniu przeżywaliśmy nowe doświadczenie. Dziewczyna była trochę nieprzyzwyczajona do podwójnej dawki i troszeczkę jej zostało na wardze naszej spermy. Lecz ona zareagowała na to prawidłowo i oblizała się soczyście, nie uroniając ani jednej kropelki nasienia. Muszę przyznać, że taki seks wieloosobowy był dla mnie nowym przeżyciem. Było to bardzo ciekawe i może w przyszłości też sobie zafundujemy coś podobnego. Życie to niespodziewane zwroty akcji. Dzisiaj idąc do pracy, dostałem kamieniem w głowę 13-letniego dziecka. Rozpoznał mnie ten tłusty bachor, bo często
wiedza maka. I widząc, jak ze mnie brychtają w pracy, również traktuje mnie jak gówno. Wcale mu się nie dziwię, bo będąc na jego miejscu, też pewnie bym tak robił. Nie pozostało mi nic innego, jak rozmasować bolące miejsce i pójść dalej. Wiedziałem przecież, że jak przyjdzie pora obiadowa, to gówniarzowi odpłacę się za te zniewagi. I tak też było. Nie chcąc wzbudzać podejrzeń, powiedziałem Krzyśkowi, aby obsłużył grubasa, dodając mu coś ekstra do paszy. Krzysiek przystąpił więc do przygotowań. Kupił mięso mielone i wymieszał je ze swoim gównem. Jebało jak cholera, ale i tak nikt nie poczuł, bo wszyscy trzymają się raczej z dala od nas. Gdy mięsko było gotowe, nie zapomnieliśmy soczyście splunąć do bułki oraz soczyście się spuścić na gotowego hamburgera. Mały grubasek nawet nie zajarał, że hamburgery były polane spermą, ale ochoczo począł je zlizywać. Z jego miny widać było, że raczej mu smakuje. Ale ja w skupieniu oczekiwałem finału. I tu nastąpiło największe zaskoczenie. Grubas po pierwszym kęsie zaczął dosłownie pożerać hamburgery z kocami. Nie wiem jak to możliwe, ale pewnie te wszystkie przyprawy, jakie tam wpierdalamy na co dzień, zabiły smak. Prawdę mówiąc, zrobiło mi się niedobrze i narzygałem na piec z bułkami. Krzysiek, który jest raczej oszczędny, wyczyścił bułki z wymioci i 15 minut potem lądowały one w żołądkach konsumentów. Dzisiaj niestety szef znowu wyjebał mnie na nocną zmianę, więc sam siedzę w pustym barze, nudząc się niemiłosiernie. Postanowiłem więc zobaczyć, czy dopił owy likierek z moją spermą. Niczym czeczeński komandos, ślizgnąłem się potajemnie do biura i ku mej uciesze, znalazłem pustą butelkę owego likieru. Jako że postawa szefa, co do mojej osoby nie zmieniała się, wiedząc, że lubi moje wyroby, postanowiłem mu urozmaicić życie. Wyjąłem z barku żubrówkę i zlałem pół zawartości do innej flaszki. Będzie dzisiaj impreza, że ho ho. Resztę uzupełniłem moimi szczynami, dodatkowo soczyście harając na koniec. Taki to jest mój żywot. Muszę działać w podziemiu, bo inaczej nie mam szans w starciu twarzą w twarz. Ale i tak mój sposób daje mi wiele satysfakcji. Po pracy wracając do domu, popijałem sobie ową żubrówkę. Nie muszę chyba mówić, że się ujebałem jak świnia. Zresztą sam nie wiem, czy się ujebałem czy nie. Był mój pierwszy kontakt z alkoholem. Zawsze mama zabraniała, więc się posłusznie stosowałem do zakazów. Ostatnia rzecz, jaką pamiętam, to jakiś facet pytający, czy mam papierosy. Obudziłem się dopiero rano. Na głowie miałem założoną czarną skórzaną maskę. Byłem skuty różowymi kajdankami, a mój brzuch był pełen śladów po kiepowaniu petów. Dodatkowo miejsce, w którym leżałem, było wybrudzone mieszaniną szczyn, żygów i gówna. Z okropnym bólem głowy wstałem z miejsca i zacząłem rozglądać się po pomieszczeniu. Oczami odnalazłem drzwi i szybko wybiegłem na zewnątrz. Dopiero tam zobaczyłem, że popełniłem błąd. Ludzie patrzyli na mnie z obrzydzeniem. Jakaś staruszka zemdlała. Matki zasłaniały oczy swoim dzieciom. Po chwili podbiegł do mnie jakiś facet i walnął mnie prosto w ryj. Na szczęście udało mi się uciec przed przyjazdem policji i całą resztę dnia przeczekałem w krzakach. Dopiero po zmroku odważyłem się wyjść z mojej kryjówki i udać się do domu.